pułkownik Łukasz Ciepliński, jeden z największych synów, jakich naród polski, nasza ojczyzna Polska i Rzeczpospolita Polska powołali do istnienia. Można powiedzieć, że jest to jeden z najwybitniejszych synów Wielkopolski, który zapisał się złotymi zgłoskami, gdy chodzi o walkę o niepodległość od 1939 roku nieprzerwanie aż do swojej śmierci z rąk komunistycznych oprawców 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu. Pułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk, jest dla mnie postacią szczególnie bliską. Łukasz Ciepliński był wzorem Polaka, wzorem żołnierza i wzorem polityka także. Data jego egzekucji oraz innych żołnierzy, oficerów polskiego podziemia niepodległościowego wtedy tego dnia jest upamiętniona poprzez coroczne obchody Ogólnonarodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych. On właśnie należy do tych wielkich, niezłomnych synów polskiego narodu. Pułkownik Łukasz Ciepliński, jeden z bohaterów ostatniego zrywu niepodległościowego polskiego po II wojnie światowej, jeden z wielkich żołnierzy niezłomnych, urodził się w Wielkopolsce, w Kwilczu, w 1913 roku. Łukasz Konrad Ciepliński przyszedł na świat w rodzinnym domu w Kwilczu. O godzinie 3 rankiem 26 listopada 1913 roku. Był siódmym dzieckiem pochodzącego z Lwówka Franciszka Ludwika Cieplińskiego i Marii z domu Kaczmarek. Został ochrzczony w kościele parafialnym w Kwilczu. I jego imię Łukasz było po dziadku, natomiast Konrad to dlatego, że w dniu urodzin przypadało wspomnienie świętego Konrada. Dom, w którym urodził się Łukasz, dziś już nie wygląda tak pięknie jak przed wojną. Była to piękna kamienica, jednak pod koniec II wojny światowej budynek spłonął, no i został już odbudowany w innym kształcie. W tej kamienicy mieściła się piekarnia, w której pracował ojciec i starsi bracia, ale też był sklep kolonialny. Co można powiedzieć o dzieciństwie Łukasza Cieplińskiego? No, myślę, że było takie zawsze we wspomnieniach tutaj osób, które go znały, uchodził za takiego porządnego chłopaka, poważnego, takiego solidnego ucznia. Jego koleżanka szkolna mówiła, że bardzo lubił historię, nawet rywalizowali ze sobą właśnie w tym przedmiocie. Dziadek pracował w majątku Kwileckich. Naukę Łukasza Ciepińskiego sponsorował również, dzisiaj byśmy powiedzieli właśnie, sponsorował w hrabia Kwilecki Dobiesław. Tak, zgadza się. Natomiast rodzice Łukasza są pochowani na głównym cmentarzu w Kwilczu. Tutaj ojciec zmarł w latach 30., natomiast mama w 1948 roku, już po II wojnie światowej. Oprócz Łukasza w jego rodzinie miał jeszcze siódemkę rodzeństwa. Najstarsza siostra Franciszka była, Franciszka Maria, była żoną Antoniego Edwarda Rugę. To taka ciekawa postać. Antoni był dzieckiem wrzesińskim, brał udział w proteście dzieci przeciwko germanizacji. Ciekawostką jest też to, że zostawił swoje odznaczenie Virtuti Militari, które dostał po bitwie pod Bzurą, właśnie u nich siostry. Na przechowanie. Najstarszy brat Łukasza, Stanisław, to powstaniec wielkopolski, też działacz społeczny. Przejął sklep i piekarnię po ojcu, Franciszku. Kolejny brat Antoni,
który w czasie II wojny światowej trafił do radzieckiej niewoli. Stamtąd z szlakiem bojowym Andersa dostał się do zachodniej Europy. Walczył też u generała Maczka. Po II wojnie światowej został w Wielkiej Brytanii i tam jest pochowany w Walii. Próbowało małżeństwo się spotkać, żona próbowała do niego dotrzeć również, ale niestety władze tutaj komunistyczne nie pozwoliły na to, żeby żona do niego wyjechała, także niestety się nie spotkali. Mhm. Kolejna siostra, Jadwiga, również urodzona w Kwilczu, wiele lat pracowała jako główna księgowa w majątku podpułkownika Konstantego Chłopowskiego w Mościejewie. Prowadziła również ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Piaski. Była również matką chrzestną Łukasza Cieplińskiego. Kolejna siostra, Helena, urodzona 1905 roku w Kwilczu, wyszła za mąż za Walentego Janiszewskiego i została pochowana w Poznaniu na cmentarzu Unikowskim, tam gdzie mieszkała. Czwarta siostra, Maria, imię tak jak po matce tutaj otrzymała, również urodzona w Kwilczu, w tej samej miejscowości, gdzie wyszła za mąż za elektryka Filipa Antoniego Fechnera. Mąż był w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Po wojnie na szczęście wrócił tutaj do Kwilcza. W czasie wojny zresztą przedstawiciele rodziny Cieplińskich zostali wywiezieni, wysiedleni do generalnego gubernatorstwa. Tak niestety było z potomkami uczestników powstania wielkopolskiego, że zostali wywiezieni do generalnej guberni i tutaj cała rodzina Cieplińskich również. Dzieci Marii, czyli Wiesława i Roman, to są jedyni przedstawiciele rodziny Cieplińskich, którzy pozostali i tutaj w Kwilczu. Do dzisiaj mieszka już tylko właśnie pani Wiesława po mężu Styperek. Pan Roman już niestety nie żyje, ale to są jedyni przedstawiciele rodziny Cieplińskich, którzy funkcjonują na ziemi kwileckiej. Łukasz ukończył publiczną szkołę powszechną w Kwilczu w roku 1926. Świadectwo szkolne zachowało się z tutaj ocenami, zachowało się w archiwum naszej szkoły. Łukasz był bardzo wychowany w takim bardzo religijnym jakby otoczeniu. Jego mama bardzo dbała o to, żeby dzieci codziennie się modliły. Tak, stąd w jego życiu te dwie rzeczy takie ważne to było właśnie wojsko i kościół. Na pewno duży wpływ tutaj poza oczywiście rodziną, rodzicami, domem rodzinnym na Łukasza, dziadkiem, którego wspomina w Grypsach, miały takie postacie jak kierownik szkoły Jan Gierliński, pochowany na miejscowym cmentarzu, również proboszcz Felix Laudowicz oraz hrabia kwilecki, Dobiesław Kwilecki. Ciekawą sprawą związaną z proboszczem Laudowiczem jest to, że był on tutaj naszym lokalnym organicznikiem. Angażował się w walkę z Kulturkampfem, odprawiał potajemnie msze. Był jednym z założycieli Banku Ludowego, gdzie w zarządzie był również ojciec Łukasza Cieplińskiego. Był on takim wyjątkowym, myślę, chłopakiem, który wyróżniał się tutaj na tle innych. Tak, mógłby być przykładem dla wielu młodych ludzi, również w dzisiejszych czasach. Młodzież, która mogłaby brać właśnie przykład z Łukasza. W 1936 roku Łukasz Ciepliński ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Komorowie, koło Ostrowie Mazowieckim. I został skierowany do służby w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. W swoich wcześniejszych szczeblach kariery w Armii Polskiej, jeszcze przed II wojną światową, dawał wyraz właśnie
tego swojego etosu rycerskiego, który oczywiście no, był przystosowany do warunków i okoliczności XX wieku, a kończąc na przykład szkołę kadetów w Rawiczu z wyróżnieniem, jako nagrodę wybrał dla siebie ryngraf z Matką Bożą. To było taki czytelny i widomy znak, można powiedzieć, duchowej postawy Łukasza Cieplińskiego. Przyszły pułkownik ukończył w 1936 roku Szkołę Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej z promocją na podporucznika, w tym pierwszym stopniu oficerskim. Rozpoczął kampanię wrześniową, a więc wojnę o utrzymanie polskiej niepodległości podczas II wojny światowej. W 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, dywizja, 15. Dywizja Piechoty, w skład której wchodził 62. Pułk, została skierowana do walki na tak zwanym Przedmościu Bydgoskim, a po bitwie granicznej, po stoczeniu bitwy granicznej, pułk razem z resztą wojsk polskich cofał się w kierunku Warszawy. W międzyczasie wziął udział w bitwie nad Bzurą i 17 września 1939 roku oddział porucznika, podporucznika wówczas Cieplińskiego bronił przeprawy na Bzurze w rejonie Brochowa. Zasłynął bohaterstwem w czasie największej bitwy kampanii wrześniowej, w bitwie nad Bzurą. Wyróżnił się męstwem, kiedy własnoręcznie zniszczył 6 nieprzyjacielskich czołgów i 2 wozy opancerzone. Za ten bohaterski czyn już na polu bitwy głównodowodzący Armii Poznań generał Tadeusz Kutrzeba odznaczył go orderem Virtuti Militari. Krzyż zdjął z własnych piersi i odznaczył tym orderem bohaterskiego już porucznika Łukasza Cieplińskiego, ponieważ za ten bohaterski czyn także otrzymał awans. Po kampanii wrześniowej przyszły pułkownik Łukasz Ciepliński kontynuował swoją działalność na rzecz niepodległości Polski. Oddział, a w zasadzie to, co pozostało z 62. Pułku, skierował się potem do Warszawy i tam wziął udział w obronie stolicy. Jeszcze 27 września żołnierze toczyli walki obronne w Warszawie. Po kapitulacji stolicy Łukasz Cieplinski nie dostał się do niewoli, lecz wydostał się z Warszawy i skierował się na południe wraz ze swoim dowódcą, pułkownikiem Kazimierzem Heilman-Rawiczem. Tych dwóch oficerów skierowało się do Krakowa, gdzie nawiązali kontakt z organizacją Orła Białego. Tam Łukasz Cieplinski został mianowany komendantem rejonu Orła Białego, organizacji Orła Białego Rzeszów. Wszedł do konspiracji w okręgu rzeszowskim Armii Krajowej, czyli daleko od swoich stron, gdzie służył wojsku, daleko od Bydgoszczy. To było naturalne, w konspiracji taki rozrzut był nawet potrzebny. Rozpoczynał od obwodu Rzeszów, później inspektoratu Rzeszów. Postawił go na nogi, właściwie zbudował od początku. Interesował się wywiadem na terenie inspektoratu. Często nawet są ślady jego osobistych meldunków, bo zbierał informacje od poszczególnych wywiadowców, sporządzał raporty zbiorcze. W grudniu 1939 roku wraz z pułkownikiem Heilman-Rawiczem Ciepliński skierował się na Węgry. Przeszedł na Węgry, gdzie w Budapeszcie odbył szkolenie z zakresu konspiracji i otrzymał polecenie powrotu do kraju. Jego szlak wiódł początkowo poprzez Węgry, gdzie przeszedł też przeszkolenie w zakresie konspiracji, powrócił do Polski, ale został na granicy złapany przez ukraiński patrol kolaborujący z Niemcami, osadzony w więzieniu w Sanoku, skąd uciekł. I pierwszy udał się do Rzeszowa, gdzie był, można powiedzieć, główną postacią budowy struktur państwa podziemnego, tego wojskowego pionu państwa podziemnego, ponieważ on właściwie był głównym
organizatorem struktur potem już nazwanej w ten sposób Armii Krajowej w Okręgu Rzeszowskim i generalnie w Okręgu Małopolskim. Od tego czasu, aż w zasadzie do końca okupacji niemieckiej, losy Łukasza Cieplińskiego były ściśle związane z Rzeszowszczyzną. Niebawem awansował, obejmując dowództwo nad Inspektoratem Rzeszowskim Armii Krajowej. Inspektorat Rzeszowski składał się z trzech obwodów: Rzeszów, Dębica i Kolbuszowa. Łącznie w 1944 roku Łukaszowi Cieplińskiemu, awansowanemu w międzyczasie do stopnia kapitana, podlegało około 15 tysięcy żołnierzy. Przeglądając ostatnio w archiwumach nowych dokumentację Okręgu Rzeszowskiego, Inspektoratu Rzeszowskiego, przeczytałem bardzo wiele dokumentów sporządzonych osobiście przez Łukasza Cieplińskiego. I to jest zupełnie inny obraz człowieka i żołnierza niż to, co dostajemy w różnych opracowaniach. On tam jest taki cukierkowy, taki mdły, taki jakiś, nawet można powiedzieć, niewyraźny, postać z posągu, a tam jest bardzo żywy człowiek, który twardo stąpa po ziemi. On wiedział, dlaczego jest konspiracji, wiedział, dlaczego jest konspiracja, rozumiał wszystkie zaszłości w terenie, także z mniejszościami narodowymi, i jego meldunki budzą podziw. Przepiękna polszczyzna i są całkowicie merytoryczne. Rzadko się takie rzeczy zdarzają w meldunkach z konspiracji na takim poziomie i w takiej liczbie. W 1944 roku w sierpniu kilka tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, podzielonych na 5 zgrupowań pod dowództwem kapitana Łukasza Cieplińskiego, zaatakowało oddziały niemieckie w ramach akcji burzy. Akcja burza na Rzeszowszczyźnie była dość dużym sukcesem, jeśli chodzi o kwestie militarne. Lecz nie udało się osiągnąć celów politycznych burzy, które zakładały opanowanie terenu i umożliwienie delegaturze rządu przejęcia władzy kraju. Uczestniczył, podobnie jak inne oddziały jego okręgu, w akcji burza, która rozpoczęła się na początku 1944 roku. Nie miał złudzeń co do tego, że jakakolwiek współpraca z Sowietami w wspólnej walce z Niemcami jest tylko krótkotrwała i właściwie iluzoryczna. Nie miał złudzeń co do tego, że Sowieci także, podobnie jak Niemcy, zmierzają do rozbicia struktur politycznych i wojskowych Polski podziemnej. Represje, jakie spadły na Armię Krajową, miały charakter bardzo brutalny. Ponad 2000 żołnierzy Armii Krajowej z obszaru dzisiejszego województwa podkarpackiego zostało wywiezionych do łagrów na terenie Związku Sowieckiego. Wielu z nich zostało zamordowanych. Widząc to, Łukasz Ciepliński przystąpił do kontrakcji. Nadal pełnił funkcję inspektora rzeszowskiego Armii Krajowej. Zorganizował biuro propagandowe mające przeciwdziałać propagandzie komunistycznej. Ponadto przygotował akcję zbrojną, która miała na celu uwolnienie więźniów z największego więzienia na Rzeszowszczyźnie, więzienia na Zamku Rzeszowskim. W październiku 1944 roku pułkownik Ciepliński dowodził nieudaną próbą rozbicia więzienia w Rzeszowie, gdzie Sowieci więzili wielu przedstawicieli polskiego podziemia niepodległościowego, a po zakończeniu działań wojennych, po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej, która, jak wiemy, nie oznaczała dla Polski ani wolności, ani zakończenia działań zbrojnych, Łukasz Ciepliński zaangażował się w kolejne struktury niepodległościowego podziemia, ponieważ po rozwiązaniu Armii Krajowej, rozkazem ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, Łukasz Ciepliński już w stopniu majora, a potem podpułkownika, włącza się w struktury odtwarzanej konspiracji niepodległościowej, a więc w organizację NIE, w skrót od niepodległość, w delegaturę sił zbrojnych na kraj. Wreszcie kończy tą działalność w tych strukturach, w których działali żołnierze niezłomni w czwartym zarządzie głównym Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. Po
Rozpoczęcie ofensywy styczniowej w 1945 roku wojska sowieckie ruszyły na zachód, opanowały całą Małopolskę i ruszyły dalej w kierunku granic III Rzeszy. W okresie, kiedy Polska wprawdzie została wyzwolona spod sideł okupanta socjalistycznej, rasistowskiej III Rzeszy Niemieckiej, ale popadła niestety w niewolę sowieckiego komunizmu, który został, jak wiemy, dokładnie opracowany na Zachodzie i za zachodnie pieniądze przeflancowany, przeniesiony do carskiej Rosji i który uciemiężył i zniewolił tyle narodów Rosji. Mając też świadomość, że sytuacja jest bardzo trudna po 1945 roku, ale jednak podobnie jak inni żołnierze niezłomni, można powiedzieć kontramundum, pozostał wierny swojej przysiędze żołnierskiej, oficerskiej. We wrześniu 1945 roku powołana została do życia nowa organizacja mająca zastąpić Delegaturę Sił Zbrojnych. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Ideą zrzeszenia było prowadzenie walki nowymi metodami. Można nawet powiedzieć, że już nie walki, a działalności politycznej. Gdyż zrzeszenie WiN zakładało zaprzestanie walki zbrojnej na rzecz stawiania oporu, można powiedzieć, cywilnego. Pełna nazwa zrzeszenia brzmiała Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji. On mógł z konspiracji wyjść, mógł uciec z kraju, tak jak wiele osób robiło. Ale on wiedział, że tacy ludzie jak on są potrzebni. On zdawał sobie sprawę, dlaczego był w konspiracji i zdawał sobie sprawę z tego, dlaczego nie może wyjść z konspiracji, nie może się ujawnić, zostawić ludzi na pastwę losu. I pozostał z nimi. Ponieważ szeregi się wykruszały, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość było rozbijane, kolejne komendy były wyaresztowywane. On został ostatnim prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dotrwał na tym posterunku aż do listopada 1947 roku, do aresztowania przez bezpiekę. Pod koniec listopada 1947 roku Łukasz Ciepliński, który z żoną, którą zaślubił w roku 1945, przebywał w Zabrzu, gdzie prowadził mały sklep, został aresztowany. To była część szerszej operacji bezpieki przeciwko właśnie czwartemu zarządowi głównemu Wolność i Niezawisłość. I razem z innymi zaangażowanymi w tą konspirację Łukasz Ciepliński został osadzony w Mokotowie, gdzie przez ponad 3 lata został poddany okrutnemu śledztwu. Otoczył się w swojej pracy oficerami i żołnierzami z Rzeszowszczyzny, których znał i którym ufał od wielu lat. To spowodowało, że złamanie tej organizacji, złamanie czwartego zarządu nie było początkowo proste. Lecz w wyniku zdrady jednego z członków organizacji, czwarty zarząd został rozbity. Chciałem prosić o przebaczenie wszystkich tych, którzy z mojego powodu w jakimkolwiek stopniu ucierpieli w okresie wojny bratobójczej. Sam Łukasz Ciepliński został aresztowany w październiku 1947 roku. Wraz z nim do aresztu trafili jego współpracownicy. Wszyscy przeszli brutalne śledztwo, w czasie którego Łukasz Ciepliński stracił słuch. To są 3 lata śledztwa. To jest rzadko który z żołnierzy, z oficerów z tamtego okresu, z więźniów, miał tak długie i tak bardzo intensywne śledztwo. Oprawcy, wśród nich ci najbardziej znani, a więc Różański, Światło, Fejgin, pastwili się nad nim. Widzieli w nim symbol nie tylko niepodległej Polski, ale Polski chrześcijańskiej, która miała zniknąć raz na zawsze po objęciu władzy przez komunistów. Jak pisał w jednym ze swoich grypsów do żony Łukasz Ciepliński, leżał w kałuży krwi
I tak był traktowany, jego przynoszono skrwawionego w kocu do celi, ponieważ był poddany tak okrutnym torturom. Był katowany w sposób niewyobrażalny, w celu wymuszenia zeznań, w celu nakłonienia go do objęcia dowództwa nad prowokacyjną, piątą komendą Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którą komuniści planowali utworzyć. Ani Łukasz Ciepliński, ani żaden z jego podkomendnych nie zgodzili się na to, aby współpracować w tym dziele z komunistami. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczęła się dziś rozprawa przeciwko członkom czwartej z kolei Komendy Głównej WiN-u. Oskarżeni, szpiedzy na żołdzie amerykańskim, już w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowali zdradziecką wobec Polski postawę. On próbował różnych dróg, próbował tak jakby przymilić się do komuny, powiedzieć: tak, dobrze, ja ujawnię teren pod warunkiem, że wy wszystkich zwolnicie. Komuna obiecywała wszystko, obiecywała Złote Góry, ale on ich intencje rozpoznał. Na współpracę z komunistami nie poszedł, za to zapłacił własnym życiem. Dlatego w imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam, dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Blażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci. Znalazłem się w Mokotowie w celi śmierci i po pewnym czasie do celi wprowadzili więźniów po procesie całej z czwartej komendy WiN. Wśród nich byli Łukasz Ciepliński, Lazarowicz, Błażej, Rzepka, Kawalec, Batory, cała siódemka. Łukasz Ciepliński i jego towarzysze zostali straceni 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Strzałami w tył głowy. Metodą strzału Katyńskiego w potylicę, podobnie jak wielu innych polskich oficerów, już w 1940 roku ginęło w ten sposób, dlatego że zachowali swoją polskość i zachowali swoją wiarę. W ten sposób zginął wtedy także Łukasz Ciepliński. Do dzisiaj nie znamy miejsca jego pochówku. Łukasz Ciepliński zwrócił się do mnie, aby powiadomić ewentualnie jego rodzinę, bo bardzo był do niej przywiązany, że w momencie, kiedy zorientuje się, że to już jest egzekucja, to medalik, który nosił na szyi, włoży do ust przed egzekucją, aby ewentualnie rodzina miała możliwość rozpoznania jego ciała wśród tych grobów, wśród tych zwłok, które były potajemnie grzebane przez władze bezpieczeństwa w różnych miejscach Warszawy. Ich szczątki do dnia dzisiejszego pozostają ukryte w nieznanym miejscu. Pozostawił po sobie bardzo interesujący ślad w postaci grypsów z więzienia, które pisał do swojej rodziny, do swojej żony i do swojego wówczas jeszcze kilkuletniego syna Andrzeja. Grypsy te stanowią dowód jego bardzo wysokiego morale i bardzo wysokiej postawy etycznej, jaką prezentował. W przededniu swojej męczeńskiej śmierci pisze tak: cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży. Polska niepodległość odzyska.
a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moje całe przewinienie, moja wiara i szczęście. Ostatnie chwile myślami będę tylko z wami, moje sieroty ukochane. Żal mi tylko was. Wierzę, że Matka Boża zabierze moją duszę do swoich niebieskich chówców, bym mógł jej dalej służyć i meldować bezpośrednio o tragedii zapewne naszego polskiego narodu i polskiej ojczyzny. Dziś można je zaadresować nie tylko do jego syna, ale także w zasadzie do wielu młodych Polaków, którym którzy znajdą w tych grypsach wskazówki, jak należy postępować, aby być dobrym Polakiem, być patriotą, być godnym człowiekiem i przeżyć życie godnie, tak jak to uczynił sam Ciepliński. Kochana Wisiu, jeszcze żyję, chociaż to już ostatnie prawdopodobnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów, twą ręką napisanych. I ten ból składam u stóp Boga i Polski. Sercem, myślami jestem zawsze z wami. Odwrotnie, ciebie odczuwam zawsze przy sobie. Odmawiając codziennie różaniec, wydaje mi się, że słyszę twoje i Andrzejka odpowiedzi. W ostatnich godzinach życia Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją ojczyznę oraz za to, że dał mi tak dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne. Łukasz. Tu można powiedzieć w ten najbardziej dramatyczny sposób, w tych listach pisanych z więzienia podpułkownik Łukasz Ciepliński objawił swoją, można powiedzieć, w pełni rycerską naturę. Niezłomny oficer, a z drugiej strony niezłomny chrześcijanin. Właściwie jak się czyta jego grypsy pisane do żony i syna, pojawiają się skojarzenia z tymi wielkimi rycerzami, męczennikami z pierwszych wieków chrześcijaństwa, poddanych straszliwej próbie wtedy przez prześladowców. I po wiekach ta historia w przypadku Łukasza Cieplińskiego się powtarza. Andrzejku, w czasie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim. Podlegało mi około 20 tysięcy ludzi. Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę narodu polskiego. Wielu jest mordowanych obecnie. W pracy i walce widziałem tak wielkie umiłowanie ojczyzny, bohaterstwo i bezgraniczne poświęcenie i oddanie sprawie, że ze wzruszeniem myślę o nich. I Bogu dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskiej ziemi rzeszowskiej. Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać je historii. Ponieważ nie będę mógł już tego zrobić, na ciebie spada ten obowiązek. Osobiście uważam, że to świadectwo pułkownika Łukasza Cieplińskiego jest po prostu porywające. Jest ono pełne treści, chociaż zapisy grypsów pułkownika są objętościowo nieduże, ale treściowo porywające zarówno nasz umysł do służby prawdzie, do poznawania prawdy i obrony prawdy, nawet za cenę utraty tego śmiertelnego ciała, i do wielkiego heroizmu. Heroizmu nade wszystko w umiłowaniu Pana Boga Przenajświętszego, bo to jest sama istota, sam fundament tego wielkiego, wyjątkowego w swojej postaci
świadectwa męczeństwa pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Wisiu, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko was, sieroty moje najdroższe. Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy mnie. Odczuwam to. Widzę wówczas twoją zbolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć, słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź, Wisiu, dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Tylko nam ona została. Cel twój i zadanie to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika, że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem. Łukasz. To jest świadectwo głębokiej wiary. On pisze w jednym ze swoich grypsów, że ma świadomość, że zostanie pozbawiony życia, zostanie zamordowany. Ale to nie jest najważniejsze, pisze. Wierzę, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny powstaną z mogił, że będziesz je realizował ty, Andrzejku. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Każda linijka tych listów jest przesłaniem, które można powiedzieć w najbardziej lapidarny sposób streszcza cały etos życia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, ale generalnie streszcza także etos tych żołnierzy, którzy przeszli do historii jako żołnierze ostatniego zrywu niepodległościowego zbrojnego Polski, jako żołnierze niezłomni. Takim niezłomnym chrześcijaninem, katolikiem i Polakiem był pułkownik Łukasz Ciepliński. Pułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk, jest dla mnie postacią szczególnie bliską. Z dwóch powodów. Po pierwsze, w tym samym czasie w więzieniu na Mokotowie w Warszawie siedział mój ojciec, oficer Armii Krajowej z okręgu białostockiego. Ale przede wszystkim dlatego, że Łukasz Ciepliński przed wojną służył jako młody podporucznik służby stałej w 62. Pułku Piechoty Dzieci Bydgoszczy w Bydgoszczy. I w tamtym pułku służył także jako dowódca batalionu pułkownik Władysław Liniarski, późniejszy dowódca Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. I ja u pułkownika Liniarskiego, łącznie z jego przyboczną gwardią, oficerami, którzy tworzyli tak zwaną Radę Oficerską, wychowałem się pod jego stołem. Później już byłem większy, później dorosły, przychodziłem sam do niego do ostatnich jego dni. I Łukasz Ciepliński był także dla pułkownika Liniarskiego wzorem. Wzorem Polaka, wzorem żołnierza i wzorem polityka także. W Rzeszowie istnieje głęboka pamięć dotycząca Łukasza Cieplińskiego. Powody są oczywiste. Przez praktycznie cały okres okupacji niemieckiej kierował działalnością tutejszej Armii Krajowej. Stąd jedna z głównych arterii miasta nosi nazwę Aleja Łukasza Cieplińskiego. A przy niej w 2013 roku odsłonięty został pomnik żołnierzy wyklętych, gdzie właśnie główną postacią jest postać Łukasza Cieplińskiego. Przedstawia on również popiersia oficerów, którzy zostali zamordowani wraz z Łukaszem Cieplińskim. Zatem Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Franciszka Błażeja, Józefa Rzepki i Karola Chmiela. Jest symbolem. Symbolem przede wszystkim Polski niezłomnej, Polski prawdziwej, Polski patriotycznej. Dla mnie postać z krwi i kości, dlatego że poznałem ludzi, którzy z nim siedzieli osobiście w więzieniu, ci, którzy przedtem się z nim stykali w konspiracji i nigdy nie usłyszałem nawet cienia wątpliwości, jaki był i dlaczego taki był. Najwyższe pochwały, jakie można było zebrać, dostały się pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu. To jest nasz bohater. On zachował się jak trzeba. Można w tym przypadku zacytować słowa pani porucznik Siedzikówny Inki.
Tak, zachował się jak trzeba i zachował do końca swoją godność oficera Wojska Polskiego i głęboko wierzącego katolika. Dobrze byłoby, gdyby ta postać była bardziej powszechnie przybliżana polskiej młodzieży, jako nasz jeden z największych bohaterów narodowych w całych ponad tysiącletnich dziejach. Wiemy skądinąd, że toczą się starania o zainicjowanie procesu beatyfikacyjnego pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który po 1989 roku został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, a w 2013 roku został awansowany pośmiertnie na stopień pułkownika. Jako wielki mąż stanu, jako wielki obrońca ojczyzny, jako heroiczny żołnierz, oficer, jako bohaterski mąż i ojciec rodziny, jako wielki sługa Boga, którego wyniesienie na ołtarze warto byłoby w przestrzeni Kościoła w Polsce także rozważyć. Jezu, Matko Najświętsza, zlituj się nade mną i moją mamusią. Ja przysięgam Ci, ile razy będę przechodził koło Waszych statuł, kościołów czy obrazów, zawsze będę się żegnał. Wierzę, że masz tą moc, żebyś mnie wróciła, tatusia. Przodków iść będzie.